Jedziemy chyba na najfajniejszy wyjazd w tym roku. Kärpännahkamme tamu kalaja! Oj, mikä hyppy! Aivan loistava hyppy! Kuusamo. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Chyba każdy, kto słyszał choć raz tę piosenkę i kojarzy skoki narciarskie, wiedział, że jak się ją puszcza, to znaczy, że zaczyna się sezon skoków i że to całe Kuusamo jest daleko. No jest, dlatego tak kusiło i co roku obiecywałem sobie, że tu przyjadę, a potem oczywiście okazywało się, że to za drogie na studencką kieszeń. Żeby zobaczyć w listopadzie zimę i mam nadzieję zorze, do czego służą specjalne aplikacje w telefonie, trzeba wylecieć wieczorem do Helsinek i przespać się na lotnisku. Rano jest przesiadka do Kuusamo, chociaż dziennikarze czasami latali też do Oulu albo Rovaniemi i tam wynajmowali samochód. Generalnie jest z tym trochę zachodu. Zachodu i żartów, jak na przykład z samolotu Finnair, do którego trzeba wsiadać partiami, bo pan na lotnisku powiedział, że ma wywrotny tył i można go łatwo przeważyć. I właściwie to możliwe, bo to był jakiś mały grzdylek, ale przynajmniej wygodny. Zresztą nawet gdyby nie był wygodny, to żeby tu przyjechać, warto nawet spędzić dobę w podróży w plandece na Żuku. No, ale to nie są najłatwiejsze warunki do życia, między innymi dla kierowców. Nie wiem, czy to widać, ale każda opona tutaj ma specjalne kolce. Druk nie sypie się solą, po prostu ma się lepsze opony. U nas zakazane. Kuusamo, gdzie dotarliśmy, leży na niespełna 250 metrach nad poziomem morza, więc niewysoko, ale z racji, że jesteśmy tylko krok na południe od koła podbiegunowego, no to zima w połowie listopada jest już w pełni, ale takie położenie oznacza, że dzień trwa tutaj właśnie 5 godzin. I będzie jeszcze mniej. Dlatego każdy promień słońca jest tutaj na wagę złota, a te akurat się schowały za drzewami. A ten tłum narciarzy za moimi plecami nie jest przypadkowy, bo jesteśmy w Ruce, w tym, co w tym rejonie Finlandii absolutnie najlepszego. Mowa o Centrum Sportów Zimowych, a właśnie zaczyna się sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich, w kombinacji norweskiej, także w skokach narciarskich. Tu w Ruce właściwie dzieje się wszystko, co najważniejsze dla fińskiego narciarstwa. Przyjdzie, nie wiem, jakiś wiaterek, jakieś ocieplenie i zawsze, czy jakiś śnieg, opad śniegu. I to powiem ci, że z roku na rok jest to samo. Wszyscy Kuusamo to przeklinają, wie? Przyjdą sprinty, to zawsze pogoda się zmienia, nie? Zawsze. I to wszystko smarowanie, wszystko idzie w dupę, nie? Tylko na Ruka Tunturi, na tym zboczu, są 24 km tras alpejskich, 500 km tras biegowych. Na lotnisku widzieliśmy też kadrę Kazachstanu w jeździe po muldach. Jest tu snowpark, są różnego rodzaju hopy, a wyciągi nawet gondolowe, ale królowa jest tylko jedna. Ruka Tunturi. No bo narciarstwo tutaj w Ruce i tu w Kuusamo i w ogóle w tym regionie to przecież główna gałąź gospodarki. Kiedyś wydobywano tutaj bardzo dużo drewna, ale później rejon stracił dostęp do Morza Białego i trochę utrudniło to transport. Jeżeli chodzi o przemysł ciężki, to właściwie tutaj nie występuje. No jeżeli chodzi o wydobycie, no to jedyne wydobycie takie na poważnie to wydobywanie mięsa z reniferów. Robi się tu z nich nawet steki, burgery, no i oczywiście takie suszone snacksy do piweczka. Jadłeś mięso z renifera? Ja jestem mięsożerca, także wszystko jem, nie? Wszystko żerny, nie? Nie mam problemów, nie?
A mówi wam coś takie nazwisko jak Tina Lehtola albo 1981 rok, to nie tylko stan wojenny w Polsce, ale też w Finlandii działy się bardzo ważne rzeczy z perspektywy skoków narciarskich, bo chociaż dzisiaj skacze się tutaj 147,5 metra, tyle wynosi rekord skoczni, to jeszcze wtedy, w tym 81, gdy stała tutaj stara konstrukcja, właśnie Tina Lehtola, uzyskując 110 metrów, jako pierwsza kobieta w historii, tu w tym miejscu przekroczyła granicę 100 metrów. Dzisiaj ten rekord trochę dłuższy, bo aż 200 na kulm Danieli Iraszko. K-point was 115 meter and Tina was jumping as test jumper. I work after Tina to top hill. And also Matti Nykänen was first time. Matti was 15 year old. Who had the better personal best, you or Tina? Tina jumped, she get speed about 10 or 15 meter higher. My best was 76 meter in competition. So she was better? Yes. Gdybyście kiedykolwiek byli w tych rejonach Finlandii, pod żadnym pozorem nie kupujcie czarnych żelków salmaki. I nie pytajcie, po prostu ich nie kupujcie. Czy ja kocham rukę? Mnie się raczej rukka podoba. Bo zimy nie lubię. Nie lubię mrozu. Nie lubię śniegu. Nie lubię zimna. Ale rukkę lubię, bo jak nie widzę zimy przez cały rok, to tu widzę zimę, taką jak sobie wyobrażałem, będąc dzieckiem. A najlepsze jest to, jak człowiek spotyka renifera na drodze. Jechałem po Włodka i stałem w korku. Trzeba było ciskać w renifery pigułami, bo stały dziady ze 20 minut na drodze i nic. Ani trąbienie, ani krzyczenie. Ginie ich tak około 4000 rocznie, a straty dla ludzi z tych wypadków wycenia się na jakieś 15 milionów euro. Pomysł? Hodowlane renifery mają mieć fluorescencyjne rogi. To nie żart. Powiem szczerze, trochę się zgubiłem. Nie wiem, czy to w końcu Laponia, Koillisma, czy Warmia. Na stałe w Kusamo mieszka około 16 tysięcy ludzi, ale nie to, a gęstość zaludnienia jest zdecydowanie ciekawsza, bo kilometr kwadratowy ma do podziału 3,5 człowieka. Zimą trochę więcej, bo podobno rocznie przyjeżdża tu nawet 1 milion turystów. I tak z prostej matematyki wynika, że w ciągu 4 lat w takim razie uzbierałoby się tutaj tylu ludzi, ile na całym świecie mieszka na północ od koła podbiegunowego. Ale wśród tych gości, wśród tych turystów, którzy przyjechali i widzieli to miejsce, jest jeden gość szczególny. Tym gościem był, uwaga, Leo Messi. He was here. Yes, it's true. I know, at least I know that much that he has been with the Husky Dogs, the farm just a few kilometers away. And he has been on a husky safari, that I know for sure. There was somebody at the husky farm, so the press found out and it was all over the news here in Finland. To jest środowiskowa plotka, tutaj wszyscy dyskutują na ten temat, gdzie on był i co robił, ale fakt faktem i fińskie media, bo od nich się zaczęły informować o tym, że piłkarz przyjechał tutaj po tym, jak w weekend obejrzał zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich, oglądał je razem z synem i podobno jego syn bardzo chciał zobaczyć taką piękną zimę, jaka tutaj jest. No i to co, Leo zorganizował samolot bardzo szybko, stwierdził, że jedziemy, wybrali lotnisko w Kusamo, wylądowali. A czy mieszkali tu w tym hotelu? No, gazety twierdzą, że tak. Marzyłem o przyjeździe tutaj od 2002 roku i pierwszych w erze Małysza zawodów na Ruka Tunturi. To miejsce jest na końcu świata, odległe, niedostępne, surowe, ale i fantastycznie ujmujące. Polecam każdemu, tylko weźcie ze sobą ciepłe kurtki. Stempel jakości przybił sam Leo Messi.